rozpoczęcie kolejnego etapu, kolejnej kadencji, nawet jeżeli już jest to któraś z kolei. Właśnie przed chwilą żeśmy wspominali z kolegami, że już od 2002 roku, czyli jeden z radnych z większym stażem, zawsze jest to z jednej strony spojrzenie wstecz na to, co było, a z drugiej strony spojrzenie do przodu, jakieś nowe plany, też nowe nadzieje. Mamy po raz pierwszy od wielu lat taki pluralizm. Mamy trzy ugrupowania u nas w Radzie, czyli to jest Koalicja Obywatelska, Komitet Wyborców Szymona Michałka, no i Prawo i Sprawiedliwość. No i myślę, że będziemy współpracować dla dobra miasta. Mam tą świadomość, że czeka nas ciężka praca, ponieważ gro mieszkańców obdarzyło nas zaufaniem i nie możemy tego zaufania zawieść, więc ja się bardzo cieszę, że będę mogła znowu pracować na rzecz naszego miasta i mieszkańców. Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg. Gratuluję, panie prezydencie. Dziękuję bardzo. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Co mam zamiar robić, to być totalnie transparentny, czyli będę chciał, żeby na stronie internetowej, jeszcze zobaczymy, jaka ona będzie miała formę, czy to będzie strona urzędu, pokazywać po prostu, na jakim etapie są spełniane wszystkie nasze obietnice i każda z inwestycji również, na jakim jest etapie. Przede wszystkim to, co bym chciał zrobić od początku, to poznać wszystkie osoby, bo na pewno nie mam zamiaru, jak to się, czasem ten lud jest żądny krwi, żeby wejść i posprzątać, ale proszę mieć świadomości, że w Urzędzie Miasta pracuje 450 osób około, to każdy nowy kandydat by musiał mieć dwa autobusy przegubowe swoich ludzi. Tak nie jest, także spokojnie. Na pewno chcę współpracować z osobami, które podchodzą do swoich obowiązków należycie, które są gotowe na ciężką pracę na rzecz Chorzowa. To wielka odpowiedzialność i czuję ciężar już przez sam ten łańcuch, insygnia władzy, ciążą na ramionach, ale też cieszę się z zaufania tutaj wszystkich radnych. No na pewno będę starała się udźwignąć ten ciężar odpowiedzialności i kierować radą tak, jak zauważyłam, ponad wszelkimi podziałami. Dokonamy głosowania tajnym, wyboru.